A za chwileczkę, jak sobie tak patrzę na podgląd nawigacji, będziemy zjeżdżać z ulicy Puławskiej. A przypominam, że jadę Puławską w kierunku miejsca katastrofy samolotu Polskich Linii Lotniczych, lot, który to 8 albo 9 maja 1987 roku spadł w lesie kabackim, nie doleciawszy do lotniska Okęcie. Tak więc można powiedzieć, że w mocne przedmieścia Warszawy w tej chwili podążam. Samolot leci do lądowania. Tak więc jak patrzę tutaj chociażby, jak ten samolot leciał, czy na mapie, jakie jest położenie Lasu Kabackiego, a lotniska Okęcie, to ten samolot, który się tam rozczasł, to też dziwne, że on był w zasadzie na ścieżce takiej, jak one do lądowania podchodzą. Chociaż on był awaryjnie lądował, więc to jest też ciekawa rzecz, dlaczego go tak prowadzono. Żeby on nie schodził od innej strony i po prostu wylądował, tylko go prowadzono tak, jak ścieżka prowadzi. Te bardziej z nad tego wrócił. On nad Grudziądza się gdzieś wraca. Gdzieś tam, tak, już tak daleko. Tak Więc daleko to było. jest, więc to jest dziwne, że go takim kółkiem poprowadzono, że nie schodził od razu. Ale że tam były Za 500 metrów zawróć. No cóż, no nie znamy się na tym, nie wiemy, jak to wszystko miało miejsce. Będę zawracał. Mam nadzieję, że tutaj jest możliwość zawracania na tym, że skrzyżowaniu. Jest jak najbardziej. Sygnalizator kierunkowy z możliwością zawracania. Więc bezkolizyjnie tutaj wykonam zawracanie. Troszkę długo trzyma sygnalizacja. 5 minut jeszcze nam pokazuje na dojazd tam. Oczywiście tak stojąc na światłach przypominam, że warto sobie zwrócić uwagę, kto kiedy gdzie jedzie, przeciwny kierunek już staje, więc można wyczuć, że Za 500 metrów skręć w prawo. będziemy mieli zielone. Od Za razu 500 jadę metrów skręć w prawo.
od razu do prawego pasa. Zobaczcie, wyjechałem, już dostałem polecenie, że będę jechał w prawo, ale wyjechałem za daleko, bo znowu musiałem zjechać z bus pasa. Teraz będę jechał w prawo. Skręć w prawo. Czyli przecinam buspas. Wcześniej oczywiście musiałbym ustąpić tym buspasem jadącym. Strefa 30. Ulica Jagielska. 1,5 kilometra przed nami do tego miejsca. Pod to słońce je. No akurat tak się typowo pod słońce, idealnie pod słońce. Dużo progów. Takich, jakich nie lubię, czyli tych progów takich bardzo wysokich, betonowych. Oczywiście pod samo miejsce, gdzie do tej tragedii doszło, tam nie ma podjazdu. Tam trzeba jeszcze parę minut na nogach w głąb lasu wejść. Natomiast ja podjeżdżam na tą chwilę samochodem w możliwie jak najbliższe miejsce, gdzie można po prostu stanąć. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, natomiast to, co sprawdzałem na mapach, nie ma tam jakiegoś typowego parkingu czy coś takiego, gdzie można by po prostu, nie wiem, zostawić samochód, pójść tam. Po prostu jest tak, jak tutaj droga i w pewnym momencie jest ścieżka do lasu, którą sobie po prostu trzeba tam dojść. Zamki bez mała stoją. Równorzędne i prawej będę musiał tutaj ustąpić. Wolna droga. No, pierwotnie nawigacja pokazywała 15 minut, troszkę dłużej jedziemy jak jednak.
zaraz tutaj za zakrętem będzie. Szkoła międzynarodowa. Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Wesel zakręt, który jest przed nami. Jesteś na miejscu. Tutaj się idzie jakby tak, tą ścieżką. Tu się idzie do tego miejsca. No jest droga taka wyrobiona. A tu zaraz jest koniec Warszawy. Józefosław się zaczyna. Tak kurwa daleko.